Archeologia. Cześć! W dzisiejszym programie przedstawiam 10 ciekawych odkryć archeologicznych w 2022 roku. Nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Na obszarze wokół megalitu Stonehenge archeologowie zidentyfikowali szereg prehistorycznych jam oraz dołów. Odkrycia dokonano za pomocą geofizycznych i eksploracyjnych metod archeologicznych, w tym indukcji elektromagnetycznej, odwiertów wykopalisk archeologicznych oraz generowanych komputerowo analiz tysięcy obiektów podpowierzchniowych. Badanie ujawniło około 400 prehistorycznych jam, z których 6 zostało wyeksplorowanych i pochodzą z okresu od wczesnego mezolitu, 8000 lat przed Chrystusem, do środkowej epoki brązu, 1300 lat przed Chrystusem. Największa jama ma ponad 4 metry szerokości i 2 metry głębokości. Jest to jeden z największych znanych obiektów pochodzący z wczesnego mezolitu w północno-zachodniej Europie. Rozmiar i kształt dołu sugerują, że prawdopodobnie został utworzony jako pułapka myśliwska na grubą zwierzynę, taką jak tur, jeleń szlachetny oraz dzik. Zespół badawczy ujawnił niektóre z najwcześniejszych dowodów działalności człowieka, jakie dotąd odkryto w kompleksie Stonehenge. Odkrycie to pokazuje, że Stonehenge to było szczególne miejsce dla społeczności łowców-zbieraczy na tysiące lat przed wzniesieniem pierwszych kamieni. W sieci łaźni zbudowanych przez Etrusków w Toskanii odkryto wyjątkowy zbiór posągów z brązu, zachowanych przez tysiące lat przez błoto i wrzącą wodę. Wśród 24 częściowo zanurzonych posągów, które pochodzą sprzed 2300 lat i które zostały okrzyknięte najważniejszym znaleziskiem tego rodzaju od 50 lat, znajduje się śpiący efeb leżący wokół Hygei, bogini zdrowia, z wężem owiniętym wokół ramienia. Archeologowie natknęli się na posągi podczas wykopalisk w starożytnym uzdrowisku niedaleko Sieny. Współczesne spa, które obejmuje 42 gorące źródła, znajduje się w pobliżu starożytnego miejsca i jest jednym z najpopularniejszych miejsc spa we Włoszech. Łaźnie zostały zbudowane przez Etrusków w III wieku przed Chrystusem. Obejmują fontanny i ołtarze, stały się bogatsze w okresie rzymskim, a cesarze, w tym August, często odwiedzali źródła dla ich korzyści zdrowotnych i terapeutycznych. Oprócz 24 posągów z brązu, z których 5 ma prawie metr wysokości, archeologowie znaleźli tysiące monet oraz inskrypcje etruskie i łacińskie. Ręka z Irulegi. Archeologowie z Towarzystwa Naukowego Aranzadi po raz pierwszy odkryli rękę Irulegi w 2021 roku podczas wykopalisk starożytnej osady niedaleko Pampeluny w Hiszpanii. Obiekt pochodzi z I wieku przed naszą erą, z czasów wojen rzymskich z Sertorią. Według archeologów ręka została umieszczona nad drzwiami dla ochrony. Osada została spalona, a następnie opuszczona, pozostawiając obiekt zakopany w ruinach ceglanego domu. Ręka została stworzona przez Waskonów, plemię przedrzymskie, które zamieszkiwało terytorium rozciągające się między górnym biegiem rzeki Ebro a południowym basenem zachodnich Pirenejów. Przed odkryciem sądzono, że Waskoni nie znali pisma do czasu, kiedy Rzymianie wprowadzili język łaciński. Nowe badania ręki z Irulegi zidentyfikowało 5 słów w 40 znakach. Jest to najwcześniejszy tekst w języku baskijskim napisany alfabetem iberyjskim. To odkrycie wywraca do góry nogami to, co myśleliśmy o Baskach i piśmie. Byliśmy prawie przekonani, że Baskowie w starożytności byli analfabetami i nie posługiwali się pismem, a jedynie bili jakąś monetę. Cmentarzysko mamutów. Eksperci, którzy odkryli cmentarzysko mamutów liczące 200 tysięcy lat, twierdzą, że jest to jedno z największych odkryć epoki lodowcowej Wielkiej Brytanii w ostatnich latach. W kamieniołomie niedaleko Swindon archeologowie znaleźli szczątki 5 zwierząt, w tym 2 dorosłych, 2 młodych i niemowlęcia. Szczątki należą do gatunku mamuta stepowego, przodka mamuta włochatego.
pobliżu szczątków mamuta zespół znalazł również szereg kamiennych narzędzi wykonanych przez Neandertalczyków. Znalezienie kości mamuta jest zawsze niezwykłe, ale znalezienie tak starych i dobrze zachowanych kości znajdujących się w tak bliskiej odległości od kamiennych narzędzi Neandertalczyków jest czymś wyjątkowym. Inne znaleziska na stanowisku to delikatne skrzydełka chrząszczy i kruche muszle ślimaków słodkowodnych. Trwają badania, aby zrozumieć, dlaczego tak wiele mamutów znaleziono w jednym miejscu i czy Neandertalczycy polowali na nie, czy też byli padlinożercami. Posąg bogini Anat. Kamienny posąg starożytnej bogini piękna, miłości i wojny został znaleziony w Strefie Gazy. Gaza, która leżała na ważnych szlakach handlowych dla starożytnych cywilizacji, jest domem dla wielu skarbów. Palestyńscy archeologowie twierdzą, że głowa kananejskiego bóstwa Anat pochodzi sprzed 4500 lat z późnej epoki brązu. Rzeźba o wysokości 22 cm wyraźnie przedstawia twarz bogini w wężowej koronie. Odkrycie to uświadamia nam, jak bardzo ważną rolę na tym terenie odgrywali Kananejczycy. Mozaika. Archeologowie w Syrii odkryli oszałamiającą mozaikę przedstawiającą wojnę trojańską, Herkulesa i Neptuna wraz z 40 kochankami, datowaną na IV wiek naszej ery. Do wykonania mozaiki o rozmiarach 20x6 metrów rzemieślnicy użyli kolorowych małych kamieni. Każdy z kamieni miał rozmiar zaledwie 12x12 mm. Kompozycja zawiera przedstawienia wojny trojańskiej, legendarnej wojny toczonej między Grekami a Trojanami w starożytnej Troi, opisanej w epickich wierszach Homera, Iliada i Odyseja. Mozaika przedstawia również Herkulesa, zabijającego Hipolitę, królową amazońskich wojowników, tym samym wykonując 9 z jego 12 prac. Odkrywcy znaleźli najgłębiej zachowany wrak okrętu, jaki kiedykolwiek zidentyfikowano. Niszczyciel eskortowy amerykańskiej marynarki wojennej, zatopiony podczas II wojny światowej. USS Samuel B. Roberts zatonął podczas bitwy pod Samar na Morzu Filipińskim w październiku 1944 roku. Leży na głębokości 6895 metrów. Z 224-osobowej załogi zginęło 89 osób. Reszta trzymała się trat ratunkowych przez 50 godzin w oczekiwaniu na ratunek. Na zdjęciach zrobionych przez okręt podwodny można zobaczyć strukturę kadłuba, działa i wyrzutnie torped. Sami Pi ma dziury po przebiciach od japońskich pocisków, w tylnej zaś części znajdują się ślady jednego potężnego trafienia. Najstarsza mumia świata. Archeologowie uważają, że liczące 8000 lat ludzkie szkielety z Portugalii z Doliny Sodo to najstarsze mumie na świecie. Opierając się na tym, jak rozkłada się ciało, a także na obserwacjach dotyczących przestrzennego rozmieszczenia kości, archeologowie wywnioskowali, w jaki sposób obchodzono się z ciałami zmarłych, które były grzebane z ugiętymi i przyciśniętymi kolanami przy klatce piersiowej. Eksperci wykorzystali metodę zwaną archeotanatologią, wzbogaconą o eksperymentalne badania tafonomiczne do udokumentowania i analizy szczątków. Na podstawie eksperymentów rozkładu przeprowadzonych na Texas State University naukowcy wysunęli teorię, że starożytni ludzie mieli metodyczny sposób przygotowywania swoich mumii. Prawdopodobnie związali zmarłych, umieszczali na podwyższonej platformie, aby odsączyć płyny i użyli ognia do wysuszenia zwłok. Większość mumii, które odkryto na świecie, pochodzi nie wcześniej niż 4000 lat temu, chociaż dowody sugerują, że starożytni Egipcjanie mogli rozpocząć tę praktykę już 5700 lat temu. Kompleks megalityczny. W południowej Hiszpanii, w Andaluzji, odkryto ogromny megalityczny kompleks składający się z ponad 500 menhirów, który może być jednym z największych w Europie. Na przestrzeni około 600 hektarów, oprócz menhirów, które układały się w szeregi i aleje, stwierdzono inne formy megalityczne. Dolmeny, kamienne kręgi, karny oraz skrzynki.
jedną z najbardziej uderzających spraw było znalezienie tak różnorodnych elementów megalitycznych zgrupowanych razem w jednym miejscu. Znalezisko datuje się na przełom 5 i 4 tysiąclecia przed naszą erą. Naukowcy stwierdzili, że większość menhirów pogrupowano w 26 linii, a dwa kromlechy, czyli kamienne kręgi, zlokalizowane były na szczytach wzgórz z wyraźnym widokiem na wschód, umożliwiającym oglądanie wschodu słońca podczas przesilenia letniego i zimowego oraz równonocy wiosennej i jesiennej. Dla porównania, na stanowisku megalitycznym Karnak w północno-zachodniej Francji znajduje się około 3000 menhirów. Neolityczne sanktuarium. Około 9000 lat temu na pustyniach południowo-wschodniej Jordanii myśliwi wznieśli kamienną świątynię, która jest jedną z najwcześniejszych odkrytych budowli rytualnych. Sanktuarium znajduje się pomiędzy skalnymi ścianami, które rozciągają się na kilka kilometrów, zamykając obszar, który był naturalną pułapką na zwierzynę, głównie gazelę. Zespół badawczy ustalił, że obozowisko myśliwskie powiązane jest ze świątynią, którą użytkowano w okresie neolitu 12 tysięcy lat do 7 tysięcy lat temu. Naukowcy odkryli również duży kamienny ołtarz w pobliżu paleniska ze śladami sztuki megalitycznej na powierzchni. Jedna z hipotez mówi, że kamienny ołtarz był używany w kontekście czynności rytualnych przeprowadzanych w świątyni dokonywanych na zwierzętach. Ceremonialne praktyki najprawdopodobniej odwoływały się do sił nadprzyrodzonych, aby polowania zakończyły się sukcesem. W świątyni znaleziono również zaskakujący zbiór około 150 skamieli morskich, ale kontekst tego znaleziska pozostaje nieznany. Juliusz Cezar w swoim dziele Wojna Galijska opisywał, że kiedy Celtowie atakowali rzymskie linie obrony, to krzyczeli: subskrybuj!